Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest czwartek, 16 września. Dzisiaj w liturgii obchodzimy wspomnienie świętych męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kochani, po tym, kiedy Pan Jezus uzdrawia i wskrzesza umarłych, robi się ogromny szum wokół osoby Pana Jezusa. Szymon faryzeusz postanawia sam osobiście przekonać się, kim jest ten Jezus, o którym ostatnio tak jest głośno. Zaprasza do siebie, do domu na obiad i właściwie ma już plan. Pragnie zadać Jezusowi mnóstwo różnych pytań i w ten sposób wypróbować Jezusa, zobaczyć, kim On tak naprawdę jest, jak On myśli, jaka jest Jego misja w tym świecie. I oto plan Szymona zostaje zakłócony przez kobietę, która wtargnęła na spotkanie jako nieproszona. Kobieta cieszy się złą opinią, albo nie cieszy się złą opinią w swoim środowisku, w swoim mieście, i ona przychodzi do Szymona nieproszona i zaczyna dziwnie zachowywać się wokół Pana Jezusa. Kobieta tamtych czasów i tamtego środowiska nie mogła pokazywać się w towarzystwie nieznanych sobie mężczyzn. Mogła pokazywać się tylko ze swoim mężem, nie mówiąc już o tym, że nie mogła dotykać nieznajomego mężczyzny. Natomiast ona miała rozpuszczone włosy, co też było niedopuszczalne. Poza tym kobieta ta wobec Pana Jezusa zachowywała się bardzo dziwnie, dlatego że okazywała szacunek i miłość do Pana Jezusa. Mianowicie płakała. Płakała z radości, dlatego że Jezus był tym, który był w stanie odpuścić jej liczne jej grzechy. Płakała i swoimi łzami obmywała Jego stopy. Swoimi włosami wycierała Jego stopy, całowała Jego stopy i również olejkiem namaściła Jego stopy. Dla Szymona była to sytuacja, kiedy mógł tylko jedno pomyśleć, że ona po prostu zachowuje się skandalicznie. Miał pewnie chęć, aby ją wyprosić, ale nie chciał robić jakiejś afery. Pomyślał sobie tylko, w takim razie ten Jezus pewnie zbyt mało wie o tym świecie. Gdyby naprawdę był kimś wyjątkowym, wiedziałby, jakie życie prowadzi ta kobieta w naszym mieście. A ponieważ Jezus znał myśli Szymona, zadał mu pytanie. Szymonie, pewien człowiek miał dwóch dłużników. Jeden był mu dłużny 50 denarów, drugi 500. Jak myślisz, który go bardziej kochał w momencie, kiedy on darował oby dwojgu? I wtedy Szymon bardzo logicznie odpowiedział. Pewnie ten, któremu więcej darował. I wychodząc od tego opowiadania, Jezus wykazał, że ta kobieta jest tą, której bardzo dużo zostało darowane i ona bardziej umiłowała. Czytelnikom tego fragmentu Pisma Świętego wydaje się, że Jezus walczył o tę kobietę, podczas gdy Jezus również walczył o Szymona, o tego, któremu być może 50 denarów trzeba było darować, a więc o wiele mniej. Natomiast Szymon w swojej głowie dokonywał osądu. Jezus chce nas w tej dzisiejszej Ewangelii uczyć takich dwóch rzeczy, co najmniej dwóch rzeczy. Po pierwsze, abyśmy nikogo nie osądzali w naszym sercu. Tylko Bóg jest jako jedyny kompetentny, aby kogoś osądzać, dlatego że ma więcej danych, więcej wie o człowieku. I również druga rzecz, kiedy ta kobieta przyszła do Pana Jezusa, to uczy nas, że nie ma właściwie takiego stanu, w którym moglibyśmy powiedzieć, że nie jesteśmy godni, żeby dotykać się Pana Jezusa. Czasem, kochani, zastanawiamy się, dlaczego ci ludzie, którzy kiedyś byli bardzo daleko od Pana Boga, po swoim nawróceniu są bardzo entuzjastycznie nastawieni do wiary, są bardzo radykalni w swojej wierze. Dlatego, że oni doświadczyli, co to znaczy być daleko od Pana Boga, jak wiele stracili w swoim życiu i jak bardzo cenią sobie to, kiedy mogą przyjść do Pana Jezusa. Na pewno do takich postaci należy święty Augustyn, który prowadził bardzo grzeszne życie. Miał wiele kochanek, miał również uwikłał się w różne sekty, w różne destruktywne myśli filozoficzne. Również święty Franciszek z Asyżu, który też prowadził grzeszne życie i w pewnym momencie zobaczył, gdzie tak naprawdę jest całe bogactwo jego życia, więc tam to wszystko odrzucił jako śmieci. Tak jak święty Paweł, tak jak również święty Ignacy Loyola. Oni wszyscy zostawili grzeszne życie i poszli za Pana Jezusa, w sposób bezkompromisowy. Chciałbym, kochani, zwrócić Waszą uwagę na to, co było takiego ujmującego w tej kobiecie, co Jezusa najbardziej ujęło. Mianowicie powiedział, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu się mało odpuszcza, mało miłuje. A więc zobaczył jej ogromną miłość. Im więcej było jej grzechu, tym więcej potrzeba było jej miłości, również w naszym życiu. I jeszcze drugie zdanie ważne. Kiedy Jezus zwrócił się do tej kobiety, Twoja wiara Cię ocaliła. Idź w pokoju.
Ale ktoś z was mógłby sobie pomyśleć, no dobrze, to w takim razie ja muszę tak dużo nagrzeszyć, po to, żeby mi tak Pan Jezus dużo darował, to wtedy będę tak bardzo miłował. Nic bardziej mylnego. Tutaj odsyłam do świętej Tereski od Dzieciątka Jezus, która mówiła o tym, że często Pan Bóg swoją uprzedzającą miłością jest w stanie kogoś wydźwignąć z jego grzechu. Grzechu, do którego Pan Jezus nie dopuścił w swojej opatrzności. Innymi słowy, jeżeli ktoś upadł w grzechu, Pan Bóg mu darował. Ale również wielkie miłosierdzie Pan Jezus udzielił tym wszystkim, którzy nie upadli w swoich grzechach, kiedy Pan Jezus uchronił ich od tego upadku. Być może oni w różnych warunkach sprzyjających popełniliby taki grzech albo jeszcze gorszy, natomiast Pan Bóg, kiedy ich uchronił od tego upadku, sprawił, że oni również otrzymali Boże miłosierdzie w sposób taki uprzedzający. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo i pamiętajcie, nie oceniajcie innych i pamiętajcie o tym, żebyście nie uwierzyli w kłamstwo, które często chce nas poczęstować szatan, że jesteś niegodny, aby przyjść do Pana Jezusa. Pewnie, że jesteś niegodny, nikt z nas nie jest godny, ale w każdym stanie, również w grzechu ciężkim, powinniśmy przyjść do Pana Jezusa, może tym bardziej, i dotknąć się Jego uzdrawiającej mocy. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, pa, pa. Do jutra.